jest pełno ludzi. Ale kolejka. Zobacz, jak nas zrobił, no. Boisz się trochę? Boisz się trochę? Tak. Dawid myślał, że wchodzimy na roller coaster. A turykatka zapłaciła? O, to ciekawe. Mój mały Dawidek? Nie jestem mały. Dawid będzie grał. Niestety jesteśmy w pierwszym wagoniku. Wbrew mojej woli. Chcę się tylko pożegnać z widzami. Jeśli zginiesz, to mogę tu kanał? Bartkowi jest niedobrze, ale co się napije coli, to stwierdza, że jednak może dalej. Twoi szaleni bracia będą za chwilę na tym jechać. Aż tak źle w Polsce nie jest przecież. Zadowolony z wyjazdu? To wraca. Nie, już nic nie może. Dzień dobry, kochani. Witamy się z wami drugiego dnia naszej wycieczki. I teraz wychodzimy na śniadanko. Tak, ale musi już. Dzieci są w średnich humorach, bo się nie wyspały, bo szalały do później. Słucham? A musimy już spożywać? Nie, jeszcze nie. Ale szybko idziemy, bo już jesteśmy spóźnieni. Dalej, raz. Nie mogę. A co mama mówiła, że masz iść spać, bo jutro znowu będzie karuzela? No pewnie, że możesz, ciuchcie. Ale najpierw śniadanko. Nie. Tak. Fuj. Och, fuj. Tu fuj. To fuj, tu mają śniadanko. Nie mogę jeść śniadanko. Fuj. Ja jeszcze nie zdążyłam mi ogarnąć włosów. Like the day before, you're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day. Dawid, czy ty umyłeś zęby? Nie mam szczoteczki. Ja ci wziąłam szczoteczkę, idź szybko umyj. Dalej. Róża, ty już myłaś ząbki. Nie musisz dwa razy myć. Dobra, tu ogarniamy. Słucham? Wrzuć do wózka. Dawid, dalej. Och, Bartek się nie czuje najlepiej dzisiaj. Może ci przejdzie potem, co? Najwyżej wcześniej wrócimy. Ogólnie to tak posprzątaliśmy dosyć. Wrzuć to nie wiem gdzie. Czekaj, daj mi to. Czy wszyscy są gotowi? Bo ogólnie jak jesteśmy w hotelu, to zawsze zostawiamy po sobie porządek, śmieci w jednym miejscu i nigdzie nie rozwalamy ręczników i tak dalej. Bo ja mam koleżanki, które pracują w hotelach. Jestem trochę przeczulona pod tym względem, bo wiem, że one mają bardzo mało czasu na posprzątanie pokojów i czasami... Jedną pojedynczą ma skarpetę. Skarpetę zostaje. No, ale nie jest brudna. Gdzie jest moja skarpeta? Nie jest brudna. Jest brudna? Tak, to jest moja brudna skarpeta. Ach, to jest twoja skarpeta. Dawid szukał skarpety. Nieważne, czyja to jest skarpeta. Okay, mamy skarpetę. Ktoś weźmie ten, ja biorę wózek. Karty, pasy są, wszystko jest. Gdzie są? Nic nie zostawiliśmy? Nie. Dobra. Dobrze, wychodzimy w końcu. I nie dokończyłam. No i czasami są tak, no taki mobbing wręcz mają w pracy. I wiem też, że niektórzy goście zostawiają po sobie straszny syf w hotelach. Taki, że nie będę nawet na YouTubie tutaj opowiadać co, bo to się nie nadaje do opowiadania, ale takie naprawdę obrzydliwe rzeczy. No powiem wam, że dzisiaj jest sporo ludzi już z tego co widzimy. Może dlatego, że jest 10:30. Właśnie zobaczyliśmy, że jest pełno ludzi. Ale kolejka. Na tej wycieczce to było tyle ludzi, że w ogóle kolejki na kraju nie było. To przecież wszystkich puścili. Aha, tak, bo my mamy wejście przez hotel, okej. Czyli my nie musimy stać w tej kolejce, a to fajnie, dobra. Co ja gadam, wejście przez hotel, wejście dla gości hotelu. A my sobie tutaj wejdziemy bez kolejki. Wyjmiesz, Dawid, te bilety? Okay, huh? Te takie... Niebieskie? Nie, te niebieskie nie, bo to już jest i tak za późno, wiesz, to było tylko pół godziny. Te. Okay. Te, no.
Śmiejemy się, bo teraz przechodzimy koło tego rollercoastera i Bartek mówi, co? Tutaj są trzy pętle, ja pamiętam tylko jedną. A ja mówię, no może przytomność straciłeś. Ej, zobaczcie, dzisiaj jest fajnie, tam jest taki nawet misiu. I zdecydowanie więcej ludzi, ale nie jest źle. Nie jest źle, bo to już jest i tak po sezonie, także nawet weekend jest mało ludzi. Ja bym musieli patrzeć, żebyś w takim stroju gotowa cały dzień, nie jest po prostu. No, latem? Wyobraź sobie, masakra. Mam do niego albo do niej szacunek. Ale wiecie co, widzicie jak was wychowałam, że macie szacunek dla każdej pracy. Ale naprawdę, to trzeba przyznać. Kurczę, znaleźliśmy tutaj jakiś sklep i powiem wam, że jest puściutki, ale jest otwarty. Dobra, jedziemy dalej. Zobacz, jak nas zrobił, no. Dawid! To jest niemożliwe, żeby z kimś tym wygrać. Ona tej jednej puściutki. Już wie jakieś 20 punktów. Serio, przysięgam. Znajdziemy w internecie i kupimy. Tak, o wiele no. Taniej będzie, jak po prostu kupisz to tak normalnie. Dawid, chodźmy najpierw kupić kolę Bartkowi, tak? Dawid, chodź, idziemy, bo Bartkowi jest niedobrze. Jak się napije coli, to może mu przejdzie. Cyk, cyk, cyk. To będziesz tutaj? A tej koperty to nie potrzebujesz chyba, co? Jesteśmy na balonikach i czekamy, aż ruszą. Z Dawidem. A Bartek nabiera sił. Dawid, żebyś mi tym nie kręcił, jak... Dawid. Dawid, bo mi się w głowie... Ja się jeszcze nie obudziłam. Okay. I do tego kawa była rozpuszczalna, a nie... Ja tego nie robię. Samo się robi. Dlatego trzeba trzymać, żeby się nie robiło. Boisz się trochę? Tak. Boisz się trochę? Tak. Dawid myślał, że wchodzimy na rollercoaster. I mówi, ja wychodzę. Mówię, no nie można wyjść już, a Róża jest zachwycona. Róża, jak jest? Boisz się? Nie boję się już? Ale mimo. No Dawid, nie zostawiaj nas, no przejedziemy się jeszcze na czymś ekstremalnym, jakaś ciuchcia, coś. Uciekają od nas, Bartek już się lepiej poczuł. Pa! No zamknięte jest, musimy znaleźć coś innego. My sobie później tą ciuchcią pojedziemy do zoo, tak? Nie chcesz takiego? A chcesz loda? Co byś chciała? Ten tu się będzie lepił cały. Róża, coś, czym się nie wylepisz. A gdzie go potem schowamy? Ty trzy razy powiedziesz i już nie będziesz chciała. Pokaż, jakiego masz dedusia. Cis, no. Róży się nudzi, bo musimy stać w kolejce. Powiem wam, że pogoda jest cudowna, tylko że jest wiecznie. Weź tego lizaka, bo jak ci dotknie ziemi, to będzie trzeba wyrzucić. Jest okej, nie jest brudne. Ale jak dotknie podłogi, ziemi, to będzie brudne i będzie trzeba wyrzucić. Spróbujemy sobie jeszcze pójść na tamte samochodziki, chociaż nie wiem, czy Róża nie jest za niska na nie. No ale najwyżej nas odprawią przy wejściu. Niestety musimy poczekać. Zabrakło dla nas miejsca. Ale jesteśmy pierwsze w kolejce. Ale ten bus był super, co? Ale się troszkę bałaś na początku, tak? Tak się za brzuszek złapała.
cisnęło w brzuszku najpierw, no bo on tak jedzie, powiem wam, wysoko dosyć. To była nasza najbardziej ekstremalna przejażdżka, tak? Jak na razie. Pójdziemy jeszcze raz na bas? Och, już nie. Nie? Trochę strasznie było? Tu musisz pieniążki wrzucić, wiesz? O. Super. No łapkaczki. Wybierz sobie, Róża, wybierz sobie misia. Wygrałaś miśka, surykatkę. Teraz ja mam siedzieć jako pasażer i jeszcze cwaniara kazała mi zapłacić. Rączkę wyciągnęła i mówi, płać. To możemy jechać do centrum teraz? Nie, nie mogę. A dokąd? Nie mamy końca. A dokąd możemy jechać? Maszyna nie działa, ale Róża i tak się świetnie bawi. Działa. Idziemy szukać chłopaków? Nie, nie mamy chłopaków. Okej. Aha, surykatka tu będzie siedzieć, tak? Okej. Okay. Proszę zapiąć pasy, surykatko. A surykatka zapłaciła? O, to ciekawe. Róża się bała na koniku siedzieć. O, siedzisz z surykatką. Zauważyłam, że ona nie lubi wysokości. Ruszamy! Potrzymać ci surykatkę, czy nie? Nie. Nie? Dobra. Róża ma przerwę śniadaniową. Idziemy poszukać chłopaków, bo już się dawno nie widzieliśmy i oni pewnie gdzieś tutaj są na tych ekstremalnych przejażdżkach. A Róża mi weszła bez problemu do wózka, więc mogę sobie tutaj szybko przejść się i ich poszukać. Ja jeszcze ogólnie chciałam dzisiaj iść z Różą na taką salę zabaw i do zoo, ale czas tak szybko leci, że nie wiem, czy damy radę. Idę szukać chłopaków, dlatego że widzę, że jest sporo ludzi dzisiaj. Tak myślałam, że będzie dzisiaj więcej. Nie chcę, żeby czekali w kolejkach, a ja mam te fast passy, więc chcę ich poszukać i zapytać, jaka jest sytuacja. Tutaj ich nie ma, więc podejrzewam, że oni poszli na te takie już w ogóle mega ekstremalne atrakcje. Gdzie są ci twoi bracia, Róża, co? Widzę, że tam otworzyli jakieś jedzenie, ale to są jakieś... Aha, są te bubble waffles, są te takie gofry bąbelkowe. Jakieś lody, pączki. Ogólnie, jeżeli będziecie tutaj chcieli sobie przyjechać poza sezonem, to ja polecam zaopatrzyć się w jedzenie, bo te wszystkie takie normalne restauracje są zamknięte. Aż dziwne, no chociaż jedna mogłaby być otwarta, jakaś z pizzą czy burgerami. No bo o, widzę. Rozdzielili się, pogubili. Nie, bracia, zawsze razem. No, jak tam? Pojechał na Shockwave 2 razy, on ze mną raz pojechał. Na czym? Shockwave. To jest to? Tak. Mój mały Dawidek? Nie jestem mały. I co, Bartek, jak się czujesz? Pojechałem 2 razy w ciągu 5 minut, czuję jakbym miał zaraz imitować. Czyli wszystko w normie. Za pierwszym razem nie było tak źle, za drugim razem Jezu Chryste. Tak? Słucham? Fretkę? Fretkę? A to jest fretka? Ja myślałam, że to jest ten, surykatka. Chcecie coś zjeść? Nie, ja już oczywiście... Sam zapach jedzenia, ja zwymiotuję. Jedny. Bartek zjadł na śniadanie pół banana, nic nie... Co ty chcesz? Squirtle. Mogę ci funtę? Tak, tylko że... A tam można płacić kartą? Nie. A co możemy wypłacić to? No. A tam w ogóle... Tam się pojawiła informacja, że oni charge'ują funt 50, a... za wypłata, a mnie nie policzyli. Dobra, to co robimy? Tam są gofry bąbelkowe,
A ogólnie będzie problem dzisiaj z obiadem, dlatego że ja widzę, że wszystkie te restauracje są zamknięte. Chyba, że coś jeszcze otworzą. No coś... Aż tak źle. Nada, to już okupię na samolot i plan na szopy. Nie, nie, ja dziękuję. Ja bym chciała iść na tego małego rollercoastera, tylko że wiecie co, Róża się boi takich ekstremalnych. Bo byliśmy na tym busie takim, który tak jeździ. I ona się złapała za brzuszek, była na początku wystraszona, potem krzyczała jeszcze, ale nie chciała już drugi raz wejść. A i na tych konikach, na tej takiej karuzeli, tej takiej klasycznej też byłyśmy i już siedziałyśmy na koniu i ona się wystraszyła i chciała zejść. I usiadłyśmy w karocy. To kto ze mną jedzie? Dawid ze mną pojedzie na tamtym rollercoasterze. Ty musisz Różą się zajmować. Ale najpierw jak chcesz, to co najpierw? Ale gdzie? Tam. Tam. To chodź, idziemy. A mogę mieć 3 funty? Tak, chodź. Mogę kartę? Tak, w PlayStation, no. Co to jest? Co to w ogóle jest? Do czego to służy? To jest na parking. Aha, a rzeczywiście jest znak parkingu, ale tak mi skojarzyłam. Tutaj parking? Ojej. No dobra. Dawid będzie grał. Dobrze, wyceluj. Chcesz Squirtle? Hi. Yeah, he's gonna play. Udało się. No, od dołu. Myślałem, że trzeba... Może ja spróbuję. Myślałem, że trzeba rzucić w dół, a nie żeby... Od dołu pewnie. Czeska! No tak, pewnie z notego to trzeba. Bartkowi niedobrze, więc odpoczywa sobie, a my wejdziemy tutaj. Zobaczymy, co tu mają. Dlaczego? O, zobacz, jaka słodka piżamka. No, ale cena taka troszkę większa niż normalnie. Bartkowi kupowałam takie właśnie wagoniki, jak był mały. Dawid, też ci niedobrze? Też ci niedobrze? Tam, w tym sklepie. Była w hotelu kartka, ja tego nie nagrywałam właśnie i było tam napisane, że jeżeli podoba wam się ten kocyk, to możecie go wziąć i zapłacić 20 funtów przy recepcji, ale tamte już były takie używane, więc wiecie, były trochę zmechacone. O, tutaj za 15 są nowe. Dawid, zobacz, tutaj te koce są nowe za 15. A takie książeczki dostaliście. O matko, a to jest akurat jakaś wyprzedaż. Za 2,50 cała paka taka. Co teraz? Próbujemy się dostać na ten roller coaster. Ale mam... Którędy? No. Mamusia zawsze najedzie. Idź tam, bo tam sobie z wózkiem spokojnie wjedziesz. Też chcesz picie? To idziemy najpierw po picie wszyscy razem, a potem my z Dawidem idziemy na rollercoaster. Co za zamieszanie, matko droga. A jakie picie chcesz, Dawid? To tam teraz jak... Ale powinna być cola. Co ci wziąć, jakie ma kolę? Pączki. Fantę, dobra. Chcesz pączki, Dawid? Zobaczcie, to jest jakieś takie jedzenie, ale to wszystko takie, wiecie, junk food. To jakieś kanapeczki. Dawid, uważaj, żebyś nie wjechał w kogoś.
bo nagrywałam, że jest lipa z jedzeniem, bo wszystkie restauracje są zamknięte. Kola jednak była, ale w takich kubkach. Ale to jest taki plastikowy, nie? O, będziesz miał na pamiątkę. Czy możemy już iść na ten roller coaster? Tak. No pewnie, że możemy ją z Bartkiem zostawić. Bartek ma 14 lat, to będzie 5 minut. A nie 15? Tu idziemy. Nie, 14 ma jeszcze. Ty, co ja robię? Ty, tu jest wyjście. No gdzie tu jest wejście? Tu jest wejście. Tu. Ja myślałam, że tutaj ktoś zostawił dziecko w wózku, a to lalka. Nie, to Róża i tak by nie mogła tym przejechać. 45 minut oczekiwania. Gdzie tu się idzie? To mi przypomina ten roller coaster w Disneylandzie. Ale tamten był fajny, tamten był naprawdę super. O, tu już jesteśmy, okej. Okay. Ojejku, a ta jedna malutka, ta malutka w tych loczkach, ona tak krzyczała w tym autobusie, a teraz widzę, że rollercoasterem jedzie, no. O, i się cieszy. Wchodzę z tyłu? Okej, nie dotykaj tej, pan mówił. Chcę się tylko pożegnać z widzami. Ten czas oczekiwania jest najgorszy. Okej, mamo, mogę, jeśli zginiesz, to mogę tu kanał? Tak. Niestety jesteśmy w pierwszym wagoniku. Tak. Wbrew mojej woli. Mamo, to sama chciałaś iść na ten rollercoaster. No wiem, no ale... Tak, chciałaś iść na rollercoaster, ja chcę tam... iść z przodu. Dobrze, dobrze. Czekaj, bo jedziemy. Muszę wyłączyć telefon. Ale było fajnie. Zmieniłem handę? Nie. Nie, bo ja mam za duży stres, jak siedzę i czekam. A później sobie myślę, łe, jaka lipa, w ogóle nie było hardkorowo. Tak, to jest najmniejszy tego rollercoasteru, które są. No wiem, on jest taki, wiesz, dla dzieci. Róże bym na niego wzięła, ale kurczę, ona pewnie się będzie bała, bo to jednak jest ten ścisk w żołądku taki. A widziałam, że ona się za brzuszek słuchała. No. Za rok może, co? Idziemy gdzieś? Dokąd idziemy teraz? Może chcecie sobie zjeść jakieś gofry czy coś? Tak, gofry. Idziemy na gofry. Najpierw mi nagraj na tamtym. Gofry, dobra, gofry. Dobra, idziemy Bartka nagrać na tym rollercoasterze. Bartkowi jest niedobrze, ale co się napije coli, to stwierdza, że jednak może dalej. Ja powiem tak, ja bym się na tym przejechała, ale czas oczekiwania bym nie zabił. A wy potrzebujecie matkę. Dobra, to gdzie się ustawić? Nie wiem, proszę zostać tak w miejscu, gdzie będziesz tam. W pionie nagrać czy w poziomie? W pionie czy w poziomie nagrać? Tak czy tak? Okej. Dobra, okej. Twoi szaleni bracia będą za chwilę na tym jechać. Wchodzę sobie tu na to. Mama nie chce stąd skakać, spokojnie. Chce nagrać chłopaków, żeby było bliżej i lepiej widoczne. Widziałam, że nie byliście z przodu. Byliśmy tam wcześniej. Ale a nie macie tam zdjęcia na tym czasami? Chyba mamy. Nie ma tam takiego miejsca, że zdjęcia pokazuje? Nie. Dawid, weź tą kolę. Bartek, weź kolę. No to nic. Naprawdę nie chcecie? Jest za hasło. No to co? Ale minę. Oni od razu je drukują, czy tylko się je dostaje na ten? Chcecie zdjęcie, czy nie? Ach, nie potraficie się bawić. Ja bym na pewno na tym zminutowała, bo to jest takie, że to się tylko kręci, nie? No tak, to się trzeba do góry nogami. No. Kręci się i też tak. I kręci się tak i tak, no. Jak zamkniesz oczy, zaczniesz medytować, to wszystkie smoko. Mózgotrzep taki, co?
To nie jest tak rzadko. Najgorsze, jak mówię, jak się trzyma w powietrzu wszystkie kazaki. Na co jeszcze chcecie iść? Gofry! Gofry? Dobra, to idziemy teraz na gofry. Z wymioty jak sobie jedziemy. Ty nic nie jadłeś dzisiaj! Dawid znalazł mleko. Ale to mleko to jest do kawy, Dawid. Nie wierzę. Aż tak źle w Polsce nie jest przecież. Ja wzięłam sobie hot doga. Bartek, jak będziesz chciał w końcu coś zjeść, to powiedz. Bo ja już jestem głodna, a ja zjadłam śniadanie. Bartek nie jadł nic. A Dawid zje sobie gofry. Gofry. A Róża siedzi obrażona, bo chce do małpek. Pokaż, Dawid. To jest mój? Nie, to nie jest mój. Tak, to jest twój. No bo w Polsce są takie duże... To jest ice cream? Nie. Ale są ufu. No to jest Oreo, to jest to. No, a weź sobie tą... Weź sobie te chusteczki i weź sobie łyżeczkę. Tu masz łyżeczki. Tu. Jednak Bartek z Różą zdecydowali się na lody. Ludzie, tutaj kaczka koło nas się kręci. Ale szok, co? Pochodziła między naszymi nogami, jakby nigdy nic. Dawid, ta kaczka chce, żebyś się z nią podzielił. Jak możesz, ona na ciebie patrzy błagającym wzrokiem. Nie, no co ty, ja się nabijam. Nie, nie, kaczuszki nie mogą takich rzeczy jeść. To kaczuszko, głodna jesteś, no żebyśmy wiedzieli, że tu będziesz, to byśmy przywieźli jedzenie dla kaczek. No. Róża, jedziemy znowu ci wczoraj? Tak. Wczoraj też jechaliśmy, tak? A tu też są chyba jakieś flamingi. Nie, nie wiem, co to jest. Róża, zobacz, tutaj są flamingi. A pamiętacie, jakie macie super zdjęcie z flamingami z Fuerte? To normalnie to można było podchodzić do nich. Emus? Tak, idziemy poszukać Emus. Emus. Zobacz, tutaj jakieś zwierzątko jest. Chodź, przejdziemy tam z boku. Co to za słodziak? To jest ten! To jest ten, myszojeleń. Dorosły, dlatego taki duży. No to są te strusie Emu, widzisz? Oczka mu się ruszają. Daj rączkę, daj, bo pociąg zaraz będzie jechał, chodź. No super, chodź, idziemy obejrzeć wszystkie dinozaury, bo wczoraj wszystkich nie obejrzałyśmy. Dawid, nie, nie wolno tam, uważaj na nią, nie wolno tam wchodzić. Czy tamta roślina jest prawdziwa? Bo wygląda niesamowicie, ale chyba tak. A tu jest chyba coś żywego, o, jakieś takie... Kurczę, ja nie wiem, jak się nazywają te zwierzątka po polsku. Ale ogólnie to zwierzaków nie widać. No, to się no, no wiesz, nie ma się co dziwić, jak tu tłumy ludzi chodzą. To jest stresujące. To są też nie Jurassic Parku. Nie mają On jest szybki, tak? I może rozwalać wszystko. A. Wyobraź sobie, że ci wyskakuje z lasu taki dinozaur, prawdziwy, o takich rozmiarach. Nie możesz, nie. Ale ja tych ryb nie widziałam wczoraj, ja tylko widziałam, że można kupić jedzenie dla nich. Można gdzie? Tam. No możemy to zrobić, ale będziesz musiał w rękę to wziąć. No kręć. Daj, ja ci podtrzymam wodę. Ojej.
wyżej, z góry. No a widzisz, a kto kaczkom nic od tego nie będzie chyba. Niech ryby jedzą. Trzymaj jeszcze tu. Kaczki są jedzące. Te kaczki są głodne. A dlaczego oni tu nie sprzedają jedzenia dla kaczek? No właśnie, nie raz jedzie. Ale to jest dużo tych ryb. No nie jedzą. No rzucaj, no jak zjedzą to nic, no jejku. Na pewno już się tyle tego, no zobacz, na pewno już się tyle tego najadły, że hej. Ja myślę, że są głodne. Na pewno są głodne. I następnym razem, jak będziemy tutaj, to przywieziemy jedzenie dla kaczek. To z tego sklepu takiego dla zwierząt. 20% tylko. Co? No tutaj pani wczoraj papuszkę nam pokazała. Jeszcze masz? Nie, nie, bo ta papuszka była chora, coś jej było. Tylko tak pokazała przez ten, wiesz, przez okno. Nie ma dzisiaj papuszki. Czekajcie, czekajcie, bo pani każe nam poczekać. Jejku, coś tam ma. Co to jest? Ptaszek jakiś? Żółwik. Żółwik malutki. Żółwik malutki. Pani wyszła do nas i powiedziała nam, że ten żółwik urodził się dzisiaj rano i że jesteśmy pierwszymi, którzy wiedzą i że dopiero będą to wrzucać na social media za miesiąc, nie? No tak. A ja się zapytałam, czy ja to mogę u siebie udostępnić i powiedziała, że tak, że spokojnie. Także będziecie pierwsi, drudzy, bo my byliśmy pierwsi, którzy się dowiedzieli, że tutaj jest żółwik malutki, ale był słodki, nie? Tak. I mają nadzieję, że jeszcze więcej ich będzie. Ja mówię, że on się urodził, wykluł się przecież. No nie ma. Nie ma tygrysa róża. To jest jakaś... To jest jak... Nie, no właśnie nie, ale tam jest jeszcze gdzieś tak takie wejście i może on tam siedzi. Albo to jest jakaś ściema z tym tygrysem. Opatrzcie, jaką ma piłeczkę do zabawy. Kot, co to? Nie wiem. Co to za dźwięk? Co to? Chodź róża, idziemy. Co to jest za dźwięk? Dawid mnie tu woła. No, one tak próbują swoje rodziny. Tu i tutaj. Tak? Tak ty... Już przestał. Dalej. Okay. Tak? Tak pompowało mu się to? Tak. Szkoda, że nie widzieliście. No. Tutaj też jest zamknięte. I tak róża to najwięcej energii jeszcze z nas wszystkich ma. Dawid szalony poszedł jeszcze teraz raz sam na to. Róża była na sali zabaw. Utknęła biedna na samej górze, tak. A tam nie można było z nią wchodzić. No i Dawid na końcu po nią poszedł, bo się zapytałam pani, czy Dawid może po nią iść, bo ona nie wie jak zejść. W ogóle jak ona już weszła, to ja zobaczyłam, że to jest od 4 lat, ale siedziałam cicho, no bo wiadomo, że strasznie by płakała. No i troszkę była za mała jeszcze na to, także taką trochę przygodę mieliśmy nieciekawą. Ale fajnie było, tak? O, jedzie, jedzie. Ej, to nie on jechał. To nie on jechał, on nie wyszedł. A jechało jak byłam tam? Nie. Nie jechało, nie? To on dopiero teraz będzie jechał, ale to tak długo się czeka? Ty chyba, że on powiedział, że poczeka, bo chce być z przodu. On jest szalony. O, jedzie. Nie było go? Już sobie nie widzę, patrzę. Idzie, był tam. No Dawid, my już się o ciebie martwiliśmy. Gdzie jesteś, na którym? Byłeś całkiem z przodu? Idziemy do hotelu teraz po nasze rzeczy. Jestem tam. Gdzie jesteś? Wyświetliłeś się? Tak. Gdzie? Tam. To jesteś ty? Tak. Jejku, ja własnego dziecka nie poznałam. Rzeczywiście, że to jesteś ty. A jest po drodze to Shockwave? Nie, Shockwave to jest to. Nie, Dawid, proszę, my już jesteśmy naprawdę... To jest po drodze? Tak. To tak, to chodź, no.
On nas wykończy, my już mamy dość. Idziemy jeszcze coś kupić. Dawid nas wykończy. No wybierz sobie, Dawid, jakąś pamiątkę. Ktoś tutaj umrze. Ogromny wąż, 30 funtów. Za 30 funtów? No. A to nie. Może tamte są tańsze. To wszystkie będą strasznie do. Nie, one są w takiej samej cenie, Dawid, wszędzie. No, to wszędzie jest strasznie. No. Ale jak jeszcze? Jeden balonik róża. Jest najlepszy? Nie wiem. Ja też powinnam przestać nagrywać, bo mi baterii nie starczy. Ale co ty chcesz tutaj jeszcze? Ten? Co Bartek, widzisz coś dla siebie? Nie, patrzę tam jak pachatę, czy może coś. O, ty masz coś. Bartek to jak zwykle nic nie chce, a Róża z Dawidem wszystko by chcieli. Jakaś stara? Bartek mówi, tak, że Chiny kontrolują Mongolię. Między pierwszą a drugą wojną światową. Chińska Republika. Ale no. Między pierwszą a drugą wojną światową, ale też ja na przykład. Tu nie jest napisany rok. Co, przed upadkiem? Nie, to jest Republika. To, nie wiem, kiedy to. Chcemy? Nie, z tego roku jest. 19. Dziwne. Dziwne. Zobaczcie. No. To powinna być jakoś podpisana, że no, nie jest. To jest dziwne. Dawid jeszcze na jednego rollercoastera poszedł, a ja mam 10% baterii, już w ogóle nie powinnam nic nagrywać. I ojej, odpadło ci. Widzicie Dawida z tym wężem? Tam jest szalony. Węża? No. Nie, nie spadnie mu ten wąż. To nie jest taki hardcore. To wydaje mi się, że straszniejszy był ten, na którym my byliśmy, wiesz? Bo ten tak spokojnie jedzie, nie? No to jest wreszcie od węża. Bo on jeszcze tam dalej jest, taki dłuższy jest, no. Dawid nam macha. Juhu! Zadowolony z wyjazdu? To wraca. Nie, już nic nie możesz, nie. Odjeżdżamy, ja wam chyba w ogóle nie nagrałam tego hotelu. Czekamy na GK6. No, czekamy na naszego Ubera. Bartka, wczorajsze marzenie zostało spełnione. Może sam zjeść jedną dużą pizzę. Wow. Po tym wczorajszym rozczarowaniu, proszę bardzo. Ale Bartek praktycznie nic nie jadł przez cały dzień. Ty zjadłeś tylko loda. No, tak. No. Duża pizza, 12 cali. Tak, zabierz do siebie i odpoczywaj. Cały nie wiem, czy my. Mdłości ci przeszły? Tak, przeszły. Cudownie. Idziemy teraz do sklepu, bo nie mamy. Czego my nie mamy, Dawid? Co trzeba kupić? Papier? Nie, papier tym razem mamy, wodę. U nas coś, czego ciągle brakuje, to jest papier toaletowy i woda. Ty, ja się śmieję, ale Dawid, na pewno jest papier? Hmm? Na pewno jest papier? Tak, są jeszcze dwie rolki u góry. Są na pewno dwie rolki u góry? Chyba, tak. Czy tam jedna? Używane, wiesz co, używany papier toaletowy to zabrzmiało bardzo dziwnie. Napoczęty papier toaletowy. Dobra, to kupimy papier, wodę, jakiś sok może. A jutro trzeba pojechać na jakieś większe zakupy. Ale ogólnie to powiem wam, kot, że jestem zmęczona, aż mi się. No kot jest, no o, tam jest kot. To zawsze te koty tak sobie siedzą dwa, nie? Na tym płocie. Często bardzo. Nie zawsze, ale często. O, przychodzi. Cześć! No cześć! Mnie to wszystkie koty kochają. No chodź. Chodź, ja też kocham koty, chodź. No i ogólnie to jestem zmęczona. Nogi mi wchodzą w tyłek. Ciebie nogi nie bolą? Nie wiem. Dawid jest niezniszczalny. My z Bartkiem to już tam się czołgaliśmy ja prawie pod koniec. Ach, bo ty daleko do szkoły chodzisz, no.
No ale Bartek też ma kawałek. Więc tak, my już się będziemy żegnać. I ja będę szybko montować filmik, żeby nie było zastoju, żebyście mieli filmik dzisiaj. I będę ogarniać pranie. Chociaż ja nie wiem, czy mi się chce to robić dzisiaj. Może nie będę już dzisiaj robić nic, także nie mówię, co będę robić. Dobra, jutro na pewno będzie trzeba zrobić jakieś większe zakupy, no bo teraz nawet wody to kupimy tylko troszkę, nie? Więc jutro pojedziemy na jakieś takie mega długie zakupy i zobaczymy, ale pewnie jutro też będę nagrywać, bo już się jakoś tak przyzwyczaiłam, że nagrywam codziennie. Dobra, kochani, mam nadzieję, że filmik wam się podobał, mam nadzieję, że cieszycie się tak samo jak my z tego wyjazdu. No pewnie tak samo jak my to nie, bo tego nie przeżyliście, ale było naprawdę super, nie? Dawid, jak było? Było super! Świetnie, nie? Tak. No, coś niesamowitego, naprawdę. Tak, i prawie zginęliśmy. Jasne, prawie zginęliśmy. Tak, mama na tym rollercoasterze dla małych dzieci prawie zginęła. Bardzo dziękujemy wam za oglądanie naszych filmów. Jeżeli filmy wam się podobają, pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcję. Tak. I widzimy się na kanale pewnie już jutro. Do zobaczenia, pa. Pa. Słuchajcie, hit. Ja jestem naprawdę zmęczona. Tu jest sklep i... No ale czy jestem jakaś nienormalna? Przecież ja zawsze wkładam telefon do torebki, jak wychodzę. Nie mamy karty. No tak, chodzi o to, że nie mamy karty. Ja nie wzięłam karty z domu. A już się pożegnaliśmy. No to nic, dogramy, no co? W życie, tak wyszło. Ja nie wiem, jak to się stało, że ja wyszłam z telefonem w ręce. Straciłam wiarę w siebie po prostu. Jest kot. Tak, jest kot. Pokaż kota. Tam jest kot. No nie, i jeszcze dodatkowy spacerek. Pa, do zobaczenia jutro.